Co to za ścianę, byle nie wyszło? Ale kto wiatr sieje, ten burzę zbiera. Hanka! Zbyszek! A chce mama wiedzieć, co zrobię? Chce mama wiedzieć? Ja się z panką ożenię. Dzisiaj w naszej szkole przy okazji tych 23 dni Małopolskiego Dziedzictwa Kulturowego, w naszej szkole również narodowe czytanie, moralność pani Dulskiej, kolejne klasy wcielały się w postaci z lektury, również nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Czy dla uczniów takie czytanie to przygoda, czy raczej troszeczkę jednak szkolny obowiązek, no bo to w końcu lektura kanon? Ja myślę, że trochę i przygoda i trochę lektura. Można posłuchać, jak czytają nauczyciele, jak czytają inne osoby, koledzy. Zawsze to jakieś inne spojrzenie na daną powieść. Przy tej okazji zawsze jeszcze poloniści kontekst historyczny przypominają, lektury nakreślają jakieś tematy, problematykę poruszaną w lekturze i to wszystko przyczynia się na pewno do lepszej znajomości tych lektur. No i propaguje i czytelnictwo, i znajomość tego kanonu lektur. Przecież można pani już nie raz, nie dwa mówiła, że mówiła. No ale teraz to pomoże. Bo ksiądz mówił, żeby odejść. Czy tu księdza służysz, czy u mnie? Dzięki takim akcjom być może uczniowie inaczej spojrzą i na nauczycieli, i na same książki, i na proces czytania. Troszeczkę jednak nabiorą do tego przekonania. Ja myślę, że tak, że na pewno takie akcje przyczyniają się do tego, że uczniowie po pierwsze zwrócą uwagę na pewne lektury. Czasem może ich nie czytali, czy nie czytaliby, ale ten fragment jakiś może ich zaciekawić, może kontekst historyczny, może tematyka poruszana. Przeważnie są to takie zagadnienia, które są ważne i istotne cały czas, bo poruszają problematykę, którą spotykamy w życiu codziennym.